Jedną z gałęzi przemysłu, która w obecnych czasach bardzo prężnie, bardzo szybko się rozwija, jest szeroko rozumiany transport. Z grubsza transport możemy podzielić na transport bliski i daleki. Pojazdy, jakieś tiry, logistyka. To są wszystko pojęcia związane z transportem dalekim, czyli przewożenie materiałów, towarów, ludzi na duże odległości, czyli przemieszczanie się pomiędzy miastami, krajami, pomiędzy kontynentami. I to jest ta część taka, można powiedzieć, widowiskowa transportu. Ale istnieje też ogromna nisza transportu, czyli transport bliski. Wszelkiego typu hale, magazyny, to są obiekty, w których również dokonują się zjawiska transportowe. Transport bliski jest bardzo szeroką dziedziną, która wymaga kooperacji wielu ludzi, wielu maszyn i wreszcie komputerów. Model, który Wam chcę przedstawić, jest jednym z doskonalszych modeli, jeżeli chodzi o transport bliski, ponieważ w tym modelu, poza oczywiście elementami makietowymi, występują również elementy, które w rzeczywistości możemy spotkać w takich obiektach jak hale produkcyjne czy hale magazynowe. Przed Wami model zautomatyzowanego systemu przemieszczania towarów w obrębie hali produkcyjnej. To jest bardzo prosty pas transmisyjny. Jest to obiekt stacjonarny, który umożliwia przeniesienie towaru z miejsca na miejsce. Najprostszy element występujący w bardzo wielu halach produkcyjnych, również w magazynach, sortowniach, firm kurierskich, dużych sklepów internetowych są wyposażone właśnie w tego typu przenośniki liniowe, czyli mówiąc wprost pasy transmisyjne. Tutaj z kolei mamy już 4 pasy transmisyjne, które są ze sobą połączone 2 pod kątem 90 stopni oraz 2, które są współbieżne. One są sterowane niezależnie. Każdy z tych pasów jest sterowany innym silnikiem, może być sterowany w innym kierunku, zatem tutaj już nie jest tak prosto. Będzie już wymagana ingerencja osoby, która musi odpowiednio sparametryzować ten cały system, aby on działał poprawnie. Oprócz tego mamy elementy, które przesuwają nam liniowo towar przenoszony pomiędzy tymi pasami. Mamy tutaj 2 takie przenośniki liniowe, które przerzucają nam obiekty z jednego pasa transmisyjnego na kolejny. Taki układ symulacyjny jak najbardziej oddaje stan rzeczywisty. Tutaj nie ma nic bardziej skomplikowanego w takich obiektach faktycznie istniejących na halach. Najciekawszy i najbardziej widowiskowy z tej całej makiety to jest manipulator, który jest w stanie po odpowiednim zaprogramowaniu przenosić dany obiekt z jednego konkretnego miejsca w inne konkretne miejsce hali. Takie manipulatory oczywiście też mogą być mniej lub bardziej złożone, one będą miały mniej lub więcej tak zwanych stopni swobody, czyli możliwości ruchu w różnych kierunkach. Ten nasz manipulator ma 4 stopnie swobody, więc jest dość dobrym modelem, ponieważ w takich prostych zastosowaniach nie trzeba mieć więcej tych możliwości ruchu. System sterowania wykorzystywany w rzeczywistości w różnego typu aplikacjach automatyzujących pewne procesy. Złożony jest z 2 sterowników swobodnie programowalnych, to się tak ładnie nazywa. W skrócie to się mówi PLC. I do tych 2 sterowników PLC mamy podpięte 2 panele HMI. To jest jak gdyby serce całej tej makiety, ponieważ ten system steruje pracą tych wszystkich urządzeń. Praca ciągła takiego układu polega na tym, że system sterujący ma działać sam. I to jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o wszystkie układy takiego transportu bliskiego. Ten system ma działać bezawaryjnie, ten system ma być bezpieczny, nie mogą tutaj się pojawiać żadne kolizje, żadne przestoje, żadne nieprzewidziane sytuacje. Tutaj ogromną rolą obarczone są właśnie sterowniki, które zawiadują tym całym systemem. Tutaj możemy sobie w tym momencie taką symulację puścić, która powinna nam pokazać mniej więcej, w jaki sposób te wszystkie obiekty się ruszają. Uwaga, puszczam teraz taki program diagnostyczny, który będzie kontrolował wszystkie te elementy na tutaj naszej makiecie. Jak widzimy, taśmociągi się kręcą, stacje robocze się kręcą. I ostatni etap pracy.
na pewno wszyscy zamawiamy coś przez internet, w jakichś firmach kurierskich, przesyłowych i czasem możemy się zdziwić, że zamówiliśmy coś jednego dnia po południu, a drugiego dnia w godzinach porannych ten przedmiot już do nas dotarł, na przykład z drugiego krańca Polski. Nie byłoby to możliwe bez bardzo zaawansowanych sortowni, które działają na identycznej zasadzie jak nasz model. Tak samo seryjna produkcja samochodów. Też nie byłoby możliwości produkować kilkuset samochodów dziennie w danej hali, gdyby nie zautomatyzowane procesy transportu bliskiego, czyli bardzo szybkie, bardzo sprawne, bezbłędne przesyłanie pewnych obiektów, pewnych części pomiędzy jednym fragmentem hali a drugim. Jest to, myślę, dla wszystkich oczywiste, że tego w tym momencie ludzie nie robią, tylko jest to wszystko właśnie zautomatyzowane i jak pewnie wszyscy widzimy, wpływa to w jakiś sposób na komfort naszego życia. Większość z nas zaczyna robić zakupy online i te zakupy do nas bardzo szybko trafiają. Firmy kurierskie działają bardzo sprawnie. Oczywiście to, co my widzimy na co dzień, czyli kuriera, który zajeżdża do nas, no to już jest ten etap ostateczny, finalny, czyli ten transport daleki poprzez samochód. Natomiast, żeby to wszystko działało sprawnie, sortownie muszą dzień i noc cały czas pracować. Hale produkcyjne, żeby dostarczać nam te wszystkie produkty, muszą również pracować dzień i noc. Musi to pracować wszystko bezawaryjnie, bez usterek i aby to w ten sposób działało, tego typu systemy sterujące transportem bliskim są po prostu niezbędne. Nauka to przede wszystkim coś, co bardzo pomaga nam w życiu, bardzo ułatwia nam codzienność i pozwala nam przetrwać w tym bardzo szybko rozwijającym się świecie.